Raz bardzo serdecznie Was witam wraz z księdzem proboszczem. Jeszcze będziemy tutaj na Eucharystii. Tak króciutko tylko Wam powiem, dla nas też jest szczególny rok, bo 25 lat temu była koronowana figura Płaczącej Pani, 175 lat temu objawienie Maryi w La Salette. Mamy też ten przywilej, że każdego dnia, aż do końca roku przyszłego, do 30 września 2022 roku, też można zyskiwać odpusty zupełne, więc też korzystajcie z tego czasu. Będą księża w każdym konfesjonale, w czterech będą służyć, myślę, że za 15:03 tutaj się pojawią. To też zachęcam, by nasze serca były przygotowane na te łaski z skarbca niebieskiego, które są dla nas. Myślę, że wy wszyscy wiecie, jak się wychodzi z bazyliki, to po lewej stronie przy parkingu tam są toalety, to też można skorzystać i w razie co też podchodźcie później sobie tutaj do przodu, to myślę, że miejsca nam wystarczy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
cicho i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro na sumie. Ona jest z nami w każdy czas. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro na sumie. Jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by nie pokój zwyciężyć zło. Trzeba ciepła, co życie osłodzi. Trzeba Boga, więc trudniejszy się go. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Ducha Świętego, niech stąpi na was i z Duchem Twoim. Kochani, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, ale w sposób szczególny w naszej wspólnocie. Chcę powitać pielgrzymów z Niegłowic, z parafii Matki Bożej, Królowej Świata, razem z księdzem proboszczem, księdzem Leszkiem, którzy tradycyjnie przychodzą już tutaj w pierwszą niedzielę września w pielgrzymce pieszej i tutaj się razem modlimy, jest Eucharystia, później będzie na Kalwarii jeszcze dla pielgrzymów droga krzyżowa. Cieszę się, że jesteśmy, że możemy wspólnie razem się modlić. W czasie tej Eucharystii też prosimy w intencji dziękczynnej w 40. rocznicę urodzin Michała z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Saletyńskiej. Prosimy za świętej pamięci Edwarda Pankiewicz oraz ksiądz Leszek prosi o Boże miłosierdzie, łaskę nieba dla świętej pamięci Krystyny Pankiewicz. Dołączajmy również wszystkie nasze intencje, które mamy w naszych sercach. Pamiętajmy, że jest możliwość zyskania odpustu zupełnego, byśmy mieli serca otwarte w łasce uświęcającej, przyjęli komunię świętą, jak ktoś potrzebuje, korzystali z sakramentu pojednania. Ten czas jubileuszowy dla nas, ten ważny cały rok w związku ze 175. rocznicą objawienia Maryi w La Salette. Więc niech te łaski dotykają nas i naszych bliskich. Jezus do głuchoniemego mówi: Efata, otwórz się. Prosimy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca, bo z naszego otwarcia wstępuje Jezus Chrystus. Przez Słowo przygotowuje nas, a później karmi swoim ciałem, byśmy wyszli napełnieni Bogiem i dawali o Nim świadectwo tam, gdzie Bóg nas posyła. Przyzywajmy Boże miłosierdzie nad naszą kruchością i słabością. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże, Krzyże Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Syn Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przymaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezus Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą wdzięki. Chwalę duszo moja Pana Stwórcę swego. Chwalę duszo moja. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Chwalę duszo moja, Pana Stwórcę swego. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów.
Chwalę duszo moja. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Chwala duszo moja, Pana Stwórcę swego. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogatego, przyodzianego i powiecie: Ty usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców Królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Oto Słowo Boże. Bogu niech będą. Alleluja, alleluja, alleluja. O Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cała dzisiejsza liturgia, którą nam Kościół daje, mówi nam o Bogu, który zbliża się do nas i chce wejść w bardzo intymną relację ze mną. Dlatego Izajasz w pierwszym czytaniu prorokuje słowa, które dodają odwagi i mówi: nie bójcie się, oto Pan przychodzi, aby was zbawić. Odwagi. I Pan przychodzi,
To, co zapowiada prorok Izajasz, wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy w Bazylice, gdzie patronuje piękna Pani z La Salette, Maryja, która powtarza te słowa proroka, ale też i słowa Jezusa. Nie bójcie się, zbliżcie się moje dzieci. I ogłasza dobrą nowinę. Mówi o swoim Synu, którego przyniosła jako dar dla każdego z nas. A Jezus potwierdza te słowa w całej Ewangelii ciągle. Woła do nas, nie bój się, ja jestem. Skoro ja jestem, to chcę być z Tobą. Jeden z filozofów żydowskich, Martin Buber, przetłumaczył słowa jestem, który jestem, gdzie Bóg tak się określił na kartach Starego Testamentu, objawiając się Mojżeszowi. Mówi, jestem tam, gdzie Ty jesteś, tam ja jestem. W domu, w pracy, w relacjach, w wypoczynku. Bóg jest wszędzie, jest ze mną. Jest jak oddech. Często się nie zastanawiam, że oddycham, a bez oddechu nie mogę żyć. Tak jest i z Bogiem, ale uświadamiamy sobie wtedy, kiedy nie możemy oddychać, kiedy jesteśmy podpięci do respiratora, wtedy uświadamiamy sobie, co to znaczy stracić oddech. I są takie momenty, kiedy uświadamiamy sobie, gdzie jest ten Bóg, który przychodzi do mnie, puka do mojego serca. Dlatego zapraszam, abyśmy otworzyli to serce i prośmy Ducha Świętego, bo On nas otwiera na Boga, który przychodzi do mnie. Spotkanie z głuchoniemym to jest spotkanie z każdym z nas. To słowo jest lustrem. Ono nie wydarzyło się ponad 2000 lat temu, ale ono dokonuje się w każdym czasie i miejscu. I ta historia głuchoniemego opisuje bardzo dobrze dzisiejszy świat współczesnego człowieka. Marek, ewangelista, ukazuje nam Jezusa, który jest w drodze, który przyszedł, aby głosić dobrą nowinę o Ojcu, który kocha i który przyniósł lekarstwo na grzech, którym On sam jest. I Jezus przemierza okolice Tyru, Sydonu, czyli okolice pogańskie, gdzie ludzie nie znają prawdziwego Boga. Stworzyli sobie bożków, którym oddają cześć, chwałę. I dlatego ten głuchoniemy, którego przyprowadzili, on jest obrazem człowieka niewierzącego, bo nie słyszy. A wiara rodzi się ze słuchania, co Bóg mówi do mnie. Dlatego on nie słyszy. A jak nie słyszy, też nie mówi. Dlatego jest zamknięty. Jezus dokonuje operacji w swoisty sposób. Zobaczmy. Najpierw bierze go na bok. Od tłumu, zgiełku potrzebny jest klimat ciszy, spotkania bardzo intymnego, mojego osobistego, gdzie Bóg próbuje wejść w dialog ze mną, rozmawiać, być bardzo blisko, tłumaczy mi. A później wkłada palec. Położyć rękę, to przekazać moc. Dlatego, kiedy biskup kładzie ręce na kapłana, namaszcza go Duchem Świętym, to jest ten gest, który Kościół powtarza za Jezusem. Gest przekazania Ducha Świętego. A Jezus robi to w subtelny sposób. Palec wkłada w jego uszy. To miejsce, które jest chore, zablokowane na słuchanie o Bogu, ale też i poznanie prawdy o sobie samym. Ten palec to jest piękny obraz, który namalował Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie, na Watykanie, gdzie właśnie Bóg tym palcem stwarza Adama, człowieka. I tu jest też ten palec, Bóg, który stwarza na nowo to, co było umarłe, zamknięte w tym głuchoniemym. Bóg otwiera, wyprowadza do życia. A później śliną dotknął mu języka. To jest gest przekazania Ducha Świętego, tchnienia.
Zobaczcie, Bóg przychodzi do nas przez nasze ciało. Sam stał się cielesny dla nas. Przez Maryję, którą wziął od niej swoje ciało, stał się człowiekiem, wszedł w relację między nami. Przez ciało dociera do nas. I dlatego nasze zmysły, moje ciało otwiera mnie na to, co jest o wiele głębsze we mnie. Po tym przekazaniu Ducha Świętego, dotknięciu języka, by zaczął mówić, wielbić Boga. Jezus mówi do niego słowo Efata, otwórz się. I tutaj mamy spotkanie dwóch wolności. Bóg, który przychodzi i chce mnie uzdrowić, ale też ja jestem wolny i mogę zamknąć swoje serce, mogę nie otworzyć tego serca na Boga. I wtedy Bóg, jak mówi przepiękne słowo w Apokalipsie, oto stoję u drzwi i kołaczę, pukam do twojego serca. Jeśli mi otworzysz, wejdę i będę wieczerzał, wprowadzę tam miłość, pokój, radość, której nie masz. A jeśli mi nie otworzysz, zostaniesz z tym, co masz, swoją kruchością, swoimi nieuzdrowionymi uczuciami, złości, gniewu, gdzie w relacjach oddajemy to wszystko sobie nawzajem. Święty Augustyn tak obrazowo mówi, że my mamy naczynie, ono jest wypełnione po grzechu, octem. To są nasze grzechy. I kiedy Bóg chce wlać miód, swoją słodycz, Ducha Świętego, miłość, radość, pokój, łagodność, cierpliwość, to potrzeba, abym najpierw wylał tą żółć, tą gorycz, ten ocet, który jest we mnie, a Bóg wlewa swoją miłość. To dokonuje się za każdym razem, kiedy idziemy do sakramentu pojednania. Tam wylewamy przed Jezusem to wszystko, co jest z nas, całą żółć, a Jezus przyjmuje i wlewa pokój. Daje nam Ducha Świętego, a w Eucharystii przyjmujemy i Bóg wstępuje do mojego serca. Efata, otwórz się. Ten gest i tą całą operację, którą Jezus dokonuje wobec głuchoniemego, Kościół dokonuje w sakramencie Chrztu Świętego. W pierwszych wiekach, kiedy było przygotowanie do chrztu dorosłych, 2-3 lata, był też ryt zwany Efata. Kapłan dotykał tego, który przystępował, kandydata już przygotowanego, który otwierał się na Słowo Boże, słuchając Słowo Boże, dotykał jego ucha i też dotykał jego nozdrzy i wypowiadał słowa, obyś mógł odczuć woń Bożej słodyczy, Boga, który wstępuje. A później dodawał takie słowa, ty zaś uchodź szatanie, zbliża się sąd Boży. Kiedy Bóg przychodzi, jego miłość, szatan jest wyrzucony, związany. Na krzyżu Jezus pokonał szatana. W chrzcie zostaje wyrzucony, związany przez Jezusa. I już nas nie oskarża, bo przyszedł Jezus ze swoją miłością, swoim Duchem Świętym. I dlatego On nas wydobywa. Ocala, wychodzimy z ciemności. Jak się słucha, też czyta świadectwa nawróconych, chociażby André Frossarda, intelektualisty francuskiego, filozofa, który urodził się w rodzinie ateistycznej, ale w wieku 19 lat umówił się z kolegą w dzielnicy łacińskiej w Paryżu, pomylił sobie drzwi i wszedł, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament, do kaplicy sióstr. I opisuje to, spotkałem go, mówi, 5 minut. Wszedłem jako niewierzący, ateusz, kompletnie nie mając świadomości, kim jest Bóg. I wyszedłem jako wierzący, później kupuję Pismo Święte, czyta mszę, gdzie wszystko mi mówi mu o tym doświadczeniu. Tutaj widzimy, że wiara jest łaską, został dotknięty łaską Ducha Świętego przez sakrament Jezusa obecnego w sakramencie, w Eucharystii. I on opisuje swoje nawrócenie jak wyciągnięcie topielca z wody.
Mówi, ja sam nie byłem w stanie, byłem w tej wodzie, topiłem się w tych wodach świata, w błocie grzechu, słabości, ale potrzebna jest ta ręka zewnętrzna, która mnie chwyciła i mnie wydobędzie. Jak się topimy, nikt z nas nie wyciągnie siebie samego, potrzebuje siły zewnętrznej, która mnie wyciągnie z tej wody. Właśnie to jest doświadczenie głuchoniemego. Otwiera się jego ucho, słyszy dobrą nowinę, że jest ukochanym dzieckiem. A jak usłyszał, że jest ukochany, to wtedy zaczyna mówić. I nawet kiedy mu zabraniano, on nie przestaje mówić. Co Bóg uczynił dla niego, ja widzę, słyszę, czuję, wiem, że żyje. Darek Malejonek, muzyk, on też tak opisywał swoje nawrócenie, właśnie życie przed poznaniem Chrystusa i po. Mówi, zanim poznałem Chrystusa, moje życie było życiem na protezach, szczęścia, miłości, dobra. To były protezy, ale kiedy Chrystus dotknął mnie, zaczynam chodzić na własnych nogach, czuć, co znaczy kochać, co znaczy, że Bóg ma plan na moje życie, że On jest obecny w mojej rodzinie, w doświadczeniach, w relacjach, w zmaganiach, w trudnościach, że On mnie też wydobywa, przeprowadza mnie do życia. To nie są już protezy, ale ja wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem. I wiem, do kogo należę, kto jest Panem mojego życia. To jest ogromna łaska. Kiedyś czytałem świadectwo Swietłany, córki Stalina, która w wieku 36 lat przyjęła chrzest. I przyjaciel ją zapytał, jak to jest możliwe, mając takiego ojca, w takiej rodzinie. I ona wtedy odpowiedziała mu, to nie zależy od ciebie i od rodziny. Kiedy Bóg uzna cię za godnego bycia wierzącym, On sam cię wezwie. To jest łaska. To Bóg wychodzi nam na spotkanie. To nie jest coś, co wynosimy z domu, że się wychowamy. Pewno wiarę nam przekazują rodzice, ale w pewnym momencie przychodzi moja decyzja, moje opowiedzenie się za Jezusem, wpuszczenie Go do mojego życia. I wtedy wiem, że to wszystko jest łaską, że zostałem ocalony, że ten świat, te wody świata mnie nie zatapiają, bo jestem zwycięzcą już tutaj i idę pewną drogą po pewnym gruncie i cała perspektywa życia wiecznego przede mną. Dlatego, Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar wiary i zarazem prosimy, bo to jest łaska, żebyśmy coraz bardziej byli zakorzenieni w Tobie. Prosimy, jak apostołowie, przymnóż nam wiary, bo tak nam brakuje jej w życiu codziennym. Daj nam swojego Ducha Świętego, dotykaj mojej głuchoty, bo nie słyszę Twojego słowa, słyszę szum świata, idę za tym, co widzę, co słyszę, a Ciebie gdzieś omijam. Rozwiązuj, dotykaj mój język, abym nie mówił, co mi ślina przyjdzie na język, osądzał, innych oceniał, ale żebym uwielbiał Ciebie i błogosławił tych, których stawiasz na mojej drodze. To jest możliwe tylko z Tobą i dzięki Twojemu Duchowi. Tobie chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba
za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczeń pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na oszczędzenie grzechu i oczekuję zgrzeszenia odmarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wszechmocnemu Bogu, który pochyla się nad swoimi dziećmi z troską i miłością, powierzmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za cały Kościół, aby stawał się coraz bardziej przestrzenią porozumienia, otwartości i miejscem dialogu z innymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, za przeżywających rekolekcje naszych kleryków, nowicjuszy, aby Pan umacniał ich w swoim powołaniu, dawał moc Ducha Świętego w wypełnieniu Jego woli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących, aby w trosce o dobro obywateli kierowali się uczciwością i dobrem wspólnym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi niepełnosprawnych, odrzuconych, samotnych, zniewolonych, aby znaleźli życzliwą pomoc i wsparcie innych osób. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin polecanych w tej Eucharystii, aby oczyszczeni mocą Bożej miłości mogli cieszyć się chwałą zbawionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszą wspólnotę tutaj obecną, wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, byśmy otwarci na Słowo Boże byli świadkami i głosili chwałę Boga w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze godny wszelkiej czci, chwały i uwielbienia, dziękujemy Ci za Twoją dobroć i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryjo, przyjm w ofierze, co Ci dzieci znoszą szczerze. Serca swoje, myśli swoje i łez żalu czyste zdroje. Wszystkie smutki i tęsknoty nie z przymusu, lecz z ochoty. Wszystkie smutki i tęsknoty nie z przymusu, lecz z ochoty. Chociaż Panią nazywamy, lecz jak Matkę Cię kochamy. Jako Pani cześć oddając, jako Matkę Cię wzywając. Pani świata, rządź sługami, Matko, zlituj się nad nami. Pani świata, rządź sługami, Matko, zlituj się nad nami. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie,
oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale mówisz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało naszego Pana, tutaj w Bazylice na środku, przyjmujemy na rękę i przy kapłanie spożywamy po bokach, bezpośrednio do ust. I dwaj kapłani też będą udzielać Komunii Świętej przy wejściu do Bazyliki. Pan wieczerni przygotował swój, zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Pan wieczerni przygotował swój, zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulic i obłotków, bowiem mija czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was. Pan wieczerni przygotował swój, zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma, niech nikogo w nim nie braknie, uczta Pańska trwa. Pan wieczernik przygotował swój, zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb. Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. Pan wieczernik przygotował swój, zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak. Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. Pan wieczernik przygotował swój, zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. O Tyś do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb. Zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo Pan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia na czas stanie się ołtarzem, a chleb komunią na spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. O Tyś do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi
jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz, umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Usiądźmy, wysłuchajmy ogłoszeń. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej z La Salette o godzinie 17.30 codziennie i na apele maryjne o godzinie 21.00. Trwają rekolekcje zakonne naszych nowicjuszy i kleryków. Polecamy ich Waszej modlitwie. W środę 8 września na mszy świętej o godzinie 10.30 nasi nowicjusze złożą pierwsze śluby zakonne oraz otrzymają sutanny. Dziękując Bogu za dar ich powołania, naszych młodszych współbraci, zapraszamy na Eucharystię. W naszej wspólnocie zakonnej witamy księdza Łukasza Soczka, odpowiedzialnego za postulat, pierwszy etap formacji w naszej prowincji. Zmiana nastąpiła również u sióstr saletynek. Siostra Sylwia rozpoczęła posługę w Rzeszowie, natomiast w Dębowcu jest z nami od września siostra Maria Ostrowska, którą witamy bardzo serdecznie. Siostrę Marię, księdza Łukasza, naszych nowych postulantów, polecamy Waszej życzliwości i pamięci w modlitwie. Zapraszamy na całonocną adorację z piątku na sobotę oraz adorację w sobotę, niedzielę i poniedziałek po wieczornej Eucharystii do apelu oraz na rekolekcję ze świętym Andrzejem Bobolą od 8 do 10 października, szczegóły na stronie centrumsaletyni.pl. Bardzo dziękujemy za modlitwy, ofiary składane na wykończenie kaplicy wieczystej adoracji. Wesprzeć to dzieło można, wrzucając kopertę do skarbony lub przesyłając ofiarę na konto sanktuarium z dopiskiem kaplica wieczystej adoracji. Jeśli ktoś ma możliwość i pragnienie większej ofiary, to może być fundatorem powstającej kaplicy dwóch mozaik, fresku, malowidła Matki Bożej
okna z witrażem, a także ołtarza wystawienia wraz z tabernakulum. Ofiarodawców prosimy o kontakt z kustoszem sanktuarium. Za każdą ofiarę, modlitwę z całego serca dziękujemy i polecamy Was pięknej Pani z La Salette. W przyszłą niedzielę kustoszowie sanktuarium w Tarnowcu i w Kobylance zapraszają na uroczystości odpustowe. Również my już dzisiaj zapraszamy na 175. rocznicę objawienia Maryi w La Salette, 25. rocznicę koronacji dębowieckiej figury, na odpust wrześniowy od 16 do 19 września. W przyszłą niedzielę będzie możliwość nabycia posłańca Matki Bożej z La Salette. W związku z sytuacją setek tysięcy Afgańczyków, którzy z powodu przejęcia władzy w tym kraju przez talibów znaleźli się w dramatycznej sytuacji, w dniu dzisiejszym zbieramy ofiary do skarbony na pomoc dla Afganistanu. Skarbona znajduje się przy wejściu do bazyliki. Pielgrzymów zapraszam o godzinie 16, aby zgromadzili się przy Kalwarii Saletyńskiej. Tam rozpocznie się Droga Krzyżowa. Teraz pomodlimy się modlitwą do sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. W przyszłą niedzielę odbędzie się ich beatyfikacja. Powstańmy. Boże źródło wszelkiej świętości, stajemy przed Tobą w przededniu beatyfikacji sług Bożych, kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Wysławiamy Cię za wielki dar nowych błogosławionych dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Dziękujemy Ci, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia duchowego, oddanego trójjedynemu Bogu, Jego Matce Maryi, troszczącego się o godność każdego człowieka i naszej Ojczyzny. Dziękujemy Ci za Matkę Elżbietę Różę Czacką, która przyjęła utratę wzroku w młodości jako krzyż i z krzyża Chrystusa czerpała moc do służenia niewidomym na duszy i ciele, tworząc dzieło lasek. Boże, dajesz nam nowych błogosławionych, którzy wciąż żyją w naszej pamięci, a wielu z nas wspomina spotkania z nimi i ich słowa. Dziś jeszcze bardziej stają się naszymi nauczycielami i przewodnikami w trudnej codzienności. Mówią nam, że także w naszych czasach trzeba i można służyć jedynie Bogu i ludziom, iść Chrystusową drogą zbawienia. Prosimy, aby nadchodząca beatyfikacja wydała trwały owoc, gdyż tak bardzo potrzebujemy duchowej przemiany i umocnienia. Niech ten dzień przeżywany we wspólnocie Kościoła pomnoży, umocni naszą jedność, wierze i miłość oraz jednoczy nas wszystkich wokół najwyższych wartości przewyższających wszelkie podziały. Niech nasza Ojczyzna także w XXI wieku, tak jak w całej swej historii, pozostanie wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, święty Maksymilianie Kolbe, módlcie się za nami. Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Dziękuję za wspólną modlitwę, Eucharystię. Niech Pan udziela nam obficie błogosławieństwa na dzisiejsze świętowanie i nadchodzący tydzień. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Matko Boska, Saletyńska, zasmucona Pani. Wszyscy dzisiaj Cię prosimy, zostanie razem z nami. Przez Ciebie prowadź, aż na noc znękamy i wskaż nam drogę do niebios bramy. Matko Boska, thank you.
nas w opiece, my grzeszni błagamy. Matko niebieska, wstaw się za nami. Matko boska, zalewiska. Bądź z nami zawsze.